Manko wszystkim, witam Was wszystkich w nowym roku. No i oczywiście przy okazji zapraszam na małą eksplorację. Dzisiaj mamy obrany kierunek Ludwikowice-Kłodzkie, a wzdłuż tego kierunku kilka ciekawych dość nawet obiektów. Nie obiecuję, że do któregoś uda się dostać, ale mam nadzieję, że jakiś zwiedzimy. W razie by się nie udało, tak czy inaczej mamy pewniaka, do którego na pewno wejdziemy, więc zapraszam. No i dobra, jesteśmy w kolejnym obiekcie. Teraz naprawdę nie mam pojęcia, co to jest za obiekt, dlatego postaram się go opisać wszystko pod filmem. Takie stare wyłączniki. Woda destylowana. Tutaj na ziemi mamy jakąś ruską taśmę, nie wiem, czy to miało być opakowania. Opakowania na rurki z kremem. Stołówka. Ciekawe, co to za szyld był. Wszystko widać w żelbetonie. Czas i warunki atmosferyczne, jak widać, robią swoją robotę. To wygląda jak wydawka, albo raczej tam się zdawało naczynia. Jeszcze więcej tych opakowań. Jotem. Co to jest? Miętowy. Skład, cukier, tłuszcze. A gdzie jest data? Made in Poland. Ale daty jeszcze na tym nabitej nie ma. Datę chyba nabijano po zapakowaniu. Raczej. Całe sterty. Szkoda, że nigdzie daty nie ma. Na tym. Widzielibyśmy przynajmniej, kiedy zostało to opuszczone, mniej więcej. Ale no cóż. Te kartony. 600 sztuk. Sękacze. Zapewne każdy z Was jadł. 39 groszy. Tu mam potężną halę.
To wygląda, nawet śmierdzi jakimś warsztatem. Sterta jakiś plomb. Nawet widać, że to był jakiś warsztat. Jakieś spore naczynie. Sterta guzików i zamków. Jeszcze zajrzymy tutaj. Jest jakaś tabliczka. Tu były toalety. Farba ze ścian już odpada, na pewno prysznice. Nie prysznice, to są toalety. Tu mamy jeszcze pod nogi, żeby się nie poślizgnąć. Elegancko wyprofilowane stopy. Dawno taki toalet nie widziałem. Przyznam rację. Rzadko spotykana rzecz w dzisiejszych czasach. Tam mam zejście do piwnicy. Pójdziemy najpierw jeszcze tutaj, zobaczymy. Tutaj jakiś korytarz. Stary garnuszek. I tu była jakaś spiżarka. Flaszka, o, może na flaszce będzie jakaś data. Z flaszki raczej się niczego nie doczytamy. Jest tak zajechana. Chociaż tu by zobaczył może. Marzec, ale rok. Ale rok nie wiem. Nic nie znamy. Może 10 coś znajdziemy. I kolejne jakieś pomieszczenie. Na butelce może z Coca-Coli to nie jest dobra sprawa. Mógłbyś tu ktoś przed nami ją pozostawić. Także data mogłaby nas nieco zmylić. Tutaj chyba też były toalety. Mamy wyjście na zewnątrz.
tu już nic nie mamy. Dobra, wracam do początku. Zobaczymy dalej. No i mamy jakieś gazety. Zaraz spojrzymy na datę. Zobaczcie tutaj. Stary telewizor. Lazuryt. Ktoś już się nim zajął, widać. Komuś przeszkadzał. Bebechy na zewnątrz. Zobaczymy za jakąś datą. 97. Kolejna gazeta, 97. Mamy jeszcze jedną. Rzeczpospolita. Cena 97. Prawdopodobnie 97 to jest taka data, w której być może zostało to zamknięte. Mamy jakieś pomieszczenie wyłożone kamieniem. Okienko. Kadry. No, za dużo miejsca w kadrach nie mieli. Stanowisko dla jednej osoby. Góra dwóch. Przez zewnątrz ten budynek się mniejszy wydawał. Tutaj mamy tą dużą halę. Szyb windowy, pierwsze piętro. I tutaj kolejna spora hala z wyjściem na zewnątrz. Co my tutaj mamy? O proszę, to już są bardziej wiarygodne dokumenty. 18 stycznia 1989 rok. Październik 88 rok. Jakieś buty. Gumowe. Całkiem sporo par. Instrukcja pracy pilnikami, czyli to jakieś warsztaty musiało być. Na to wychodzi. Może w późniejszym okresie, wcześniej mogło być co innego. Potem, jak widzimy, opakowania po wafelkach, mogła być jakaś hurtownia. Ciężko powiedzieć. Apteczka. Ale niestety pusta. Jakby nam się coś stało, na wszelki wypadek mamy swoją. Uwaga, nie włączać. Remont maszyn. I kolejne jakieś papieruchy.
Zakład numer, zabieg, montaż, część. Ale data jest data. 10 styczeń 75 rok. No to już jest bardzo stare. Pewnie znajdziemy też tu jakieś dane ludzi pracujących tutaj, jak w innych obiektach. Akurat takich opuszczonych zakładów RODO nie obowiązuje, bo ludzie wtedy mieli to, za przeproszeniem, w dupie. Też jakieś biuro. Strzał w dziesiątkę. Też sporo jakichś dokumentów. Nie mam pojęcia, co to jest, ale sami powiedzcie. Wygląda to jak basen. Jest drabinka. Tam była barierka. Dziwna sprawa. Tam nawet wygląda, że jest zamurowane jakieś wejście. Ktoś tam już złaził, ale nie wiem, czy tam był jakiś odwiert robiony. Coś tam, jakąś dziurkę widać. Jak ktoś ma jakieś sugestie, co to mogło być, napiszcie w komentarzu. Głębokość tego to jest spokojnie 5 metrów. Także jak na basen dla człowieka, to wątpię. Chyba że wszyscy umieli pływać. Na drzwiach coś jest? Nie ma nic. Idziemy dalej. I tu znowu kolejna sterta papierów, ale zobaczymy, co tu mogło być tak mniej więcej. Zakłady elementów wyposażenia budownictwa. Metaloplast. Metalplast. Faktura, z dnia roku nie ma, a nie jest, 23.12.1985. Tutaj kolejne papiery, protokół posiedzenia Komisji Socjalnej z dnia objętego w dniu 1982. Komisja w składzie, nie będę mówił jakim, głównym tematem posiedzenia było zgromadzenie uroczystości w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniu Kobiet. Proszę. Nawet posiedzenie na Dzień Kobiet było. Lecimy dalej.
Spróbujemy jeszcze zejść tam w to miejsce, gdzie jest ten basen, zobaczyć ten zamurowany wlot. Tutaj kolejny telewizor. Łazieneczki. Listy do Wrocławia. To mi normalnie rozwala. Hala dość spora. Zobaczcie to. Dobre, nie? To mnie rozwaliło normalnie. Wiewiórka z cękaczem. Anna. Czyli te wszystkie listy, co były na dole Anna, to było do hurtowni Anna. Tak mi się wydaje. To mnie też rozwala. Prysznice i umywalki.